Julita Wójcik, urodzona w 1971 roku w Gdańsku. Głównie performerka, autorka wielu akcji artystycznych w przestrzeni publicznej. W latach 1991-97 studiowała w Gdańsku u profesora Franciszka Duszeńko. Już jednym z pierwszych działań, było to w 2001 roku, zrobiło się wokół niej bardzo, bardzo głośno. Przypomnę tylko hasłowo właśnie obieranie ziemniaków w stołecznej Zachęcie. Później wykonywała różne akcje, mniej lub bardziej spektakularne, zawsze jakby osadzone w tych czynnościach domowych, życiowych. A po raz drugi chyba tak naprawdę głośno znowu się zrobiło właśnie w mijającym 2012 roku, kiedy to w centrum stolicy stworzyła gigantyczną tęczę z tysięcy sztucznych kwiatów. I wielu obserwatorów wręcz uznało, że jest to taka praca, która po palmie Janny Rajkowskiej może stać się nowym artystycznym symbolem stolicy. Julita Wójcik jest od wielu lat zaliczana do takiej czołówki współczesnej polskiej sztuki. Dużo jest zapraszana za granicę, dużo jest pokazywana w galeriach, ale też cały czas budzi kontrowersje tymi działaniami. Wielu odbiorcom trudno się pogodzić z tym, że coś, co jest właściwie zwykłą czynnością życiową, ma być prezentowane jako sztuka. Sponsorami paszportów polityki są Bank Pekao S.A., PZU, PKN Orlen, PGE Polska Grupa Energetyczna, mecenasi polskiej kultury.